Prawdziwa miłość. Kilka rozważań na temat Wielkanocy. Dla ludzi na całym świecie Wielkanoc oznacza, że wypełniony został doskonały plan zbawienia człowieka. Biblia, Boża Księga, podsumowuje Ewangelię, czyli dobrą nowinę w ten sposób. Przede wszystkim przekazałem wam to, co sam przyjąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał zgodnie z Pismem. 1 list do Koryntian 15:3-4. Tymczasem Bóg okazuje swoją miłość do nas przez to, że Chrystus umarł za nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. List do Rzymian 5:8. Bóg przez Wielkanoc ogłasza nam, że przyjął ofiarę Jezusa za nasze grzechy. Bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przyprowadzić do Boga. Jego ciało wprawdzie zabito, ale mocą ducha został przywrócony do życia. 1 Piotra, rozdział 3, werset 18. On, Chrystus, jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, ale także całego świata. 1 list Jana, rozdział 2, werset 2. Dla wierzących Wielkanoc jest obietnicą życia wiecznego. Jezus Chrystus obiecał: uroczyście zapewniam was, kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Ewangelia Jana, rozdział 5, werset 24. Bóg, który wskrzesił Pana Jezusa i nas wskrzesi swoją mocą. 1 list do Koryntian, rozdział 6, werset 14. Dla ciebie Wielkanoc jest wezwaniem do uwierzenia. Stąd każdy, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto natomiast nie jest posłuszny Synowi, nie będzie miał udziału w tym życiu, lecz ciąży na nim gniew Boży. Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 36. Jezus oświadczył jej: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nawet jeśli by umarł, będzie żył wiecznie. Ewangelia Jana, rozdział 11, werset 25. Już dziś możesz poznać prawdziwe znaczenie Wielkanocy w swoim życiu. Uznaj, że bez Chrystusa jesteś oddzielony od Boga. W szczerej skrusze przyznaj się przed Bogiem do swojego grzechu i potrzeby zbawienia. Wszyscy zgrzeszyli i zostali pozbawieni chwały Boga. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, a darem Boga życie wieczne w Chrystusie Jezusie naszym Panu. List do Rzymian, rozdział 3, 23 i rozdział 6, 23. Uświadom sobie, że Bóg cię kocha i że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy. Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 16. Ponieważ tylko jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 2, werset 5. Przyjmij zmartwychwstałego Chrystusa do twojego życia przez wiarę i zaufaj Mu jako swojemu Zbawicielowi. Bóg przecież nie posłał swego Syna na świat, aby go sądził, lecz aby go zbawił. Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 17. Tych zaś, którzy je przyjęli, obdarzyło mocą, aby stali się dziećmi Bożymi. To są ci, którzy wierzą w Jego imię. Ewangelia Jana, rozdział 1, werset 12. Zbawienie zaczyna się w momencie, gdy uwierzysz, że tylko przez Jezusa twoje grzechy mogą zostać przebaczone i że życie wieczne pochodzi tylko od Boga. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to więc waszą zasługą, lecz darem Boga. List do Efezjan, rozdział 2, werset 8. Możesz otrzymać przebaczenie już dziś. Oto jak prawdziwe znaczenie Wielkanocy może zmienić twoje życie, teraz i na zawsze. Jesteśmy Barabaszem. Jezus Chrystus stał się naszym zastępcą w niesamowity sposób. Ostatniego dnia na ziemi Chrystus został aresztowany w ogrodzie i postawiony przed sądem. Był to krótki proces, ponieważ nie było prawdziwych dowodów. Nie było adwokata z aktami ani świadka, który w ostatniej chwili stanąłby przed sądem i zdecydował o werdykcie. Każde z pozorowanych przesłuchań trwało prawdopodobnie kilka minut. Jezus przechodził od Piłata do Heroda, następnie z powrotem do Piłata. To właśnie podczas ostatniego procesu został wydany wyrok. Wygląda na to, że Piłat niekoniecznie chciał skazać Jezusa na śmierć,
ale ugiął się pod presją Żydów. Ewangelia Mateusza, rozdział 27, wersy od 21 do 23. Jako rzymski namiestnik Jerozolimy, Piłat miał już trudne relacje z ludnością żydowską. Wcześniej uzupełnił braki budżetowe, plądrując skarbiec świątynny w poszukiwaniu funduszy. Żydzi byli tym tak rozgniewani, że doszło do zamieszek. Żołnierze wysłani przez Piłata, aby powstrzymać rozruchy, pobili wielu protestujących na śmierć. To z pewnością uczyniło go wrogiem ludu. W innym momencie Żydzi byli tak zirytowani na namiestnika za udekorowanie jego pałacu bożkami, że odwołali się do Cezara. Władca nie był zachwycony kłótnią i nakazał Piłatowi usunięcie bożków. Namiestnik miał trzymać Żydów pod kontrolą, ale nie potrafił tego zrobić. Teraz Piłat stanął przed kolejną potencjalnie wybuchową kwestią. Co zrobić z Jezusem? Kolejne zamieszki byłyby kosztowne. Mając na swoim koncie dwa oskarżenia, trzecie mogłoby sprawić, że Piłat na dobre straciłby posadę i znalazłby się na bruku. Sytuacja z Jezusem osiągnęła punkt wrzenia podczas święta Paschy. Zgodnie z tradycją Imperium Rzymskie pozwalało jednemu skazanemu przestępcy wyjść na wolność, a Żydzi mogli wybrać, kto to będzie. Ewangelia Mateusza, rozdział 27, wersy od 15 do 18, opisuje ten moment. Z okazji święta namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego lud wskazał. Mieli wtedy znanego więźnia, zwanego Barabaszem. Kiedy się więc zgromadzili, Piłat ich zapytał: kogo mam wam uwolnić? Barabasza czy Jezusa zwanego Chrystusem? Wiedział bowiem, że wydali go z zawiści. Piłat mógł powiedzieć do siebie: oto moja szansa, aby po prostu uwolnić Jezusa. Przedstawimy najgorszego więźnia mordercę i przedstawimy Jezusa. Na pewno nie wypuszczą tego przestępcy. Ale tak się nie stało. Arcykapłani i starsi przekonali tłum do uwolnienia Barabasza. Piłat był tak zaskoczony, że zapytał ich po raz drugi: którego z tych dwóch mam uwolnić? A oni odpowiedzieli: Barabasza. Aby to wyjaśnić, Piłat zapytał ich po raz ostatni: a co mam uczynić z Jezusem zwanym Chrystusem? Wszyscy odpowiedzieli: na krzyż z nim. A on zapytał: co on złego zrobił? Lecz oni tym bardziej krzyczeli: na krzyż z nim. Ewangelia Mateusza, rozdział 27, wersy od 22 do 23. Cały ten scenariusz jest co najmniej zaskakujący. Jezus został oskarżony o zbrodnie, których nie można było udowodnić. Był jeszcze Barabasz, który w zasadzie był terrorystą. Tłum wybrał mordercę zamiast tego, który wskrzesza umarłych. Wybrali zło zamiast tego, który doskonale kocha. Piłat wiedział, że Jezus był niewinny, ale tłum krzyczał, by uwolnić Barabasza i ukrzyżować Jezusa. Namiestnik ugiął się, by ocalić swoją posadę. Jezus poniósł śmierć, a Barabasz otrzymał wolność, na którą Jezus zasługiwał. Często zastanawiam się, co w tym momencie myślał Barabasz. Siedział w celi śmierci w rzymskim więzieniu i z pewnością zdawał sobie sprawę, że lada dzień może zostać zabity. Nie było wtedy uczciwego procesu ani zwolnienia warunkowego lub dalszych odwołań, na które mógłby liczyć. Więźniowie nie mieli żadnych praw, dla niego to był koniec. Nie było nadziei. Był mordercą, który zasługiwał na śmierć i w głębi duszy prawdopodobnie o tym wiedział. Każdy mijający dzień przybliżał go do pewnej egzekucji. Mógł to sobie wyobrażać: chłostę, szyderstwa i ostateczną śmierć. To się zbliżało. A potem nadchodzi dzień, słyszy okrzyki rozbrzmiewające na całym dziedzińcu: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Być może myślał sobie: idą po mnie. Strażnicy otwierają drzwi do jego celi i wyciągają go na zewnątrz, ale wtedy dzieje się zadziwiająca rzecz. Wszyscy świętują jego odzyskaną wolność. Jego łańcuchy zostają rozluźnione, a on sam zostaje uwolniony. Morderca staje się wolny. Postaw się na chwilę w jego sandałach. Idziesz na śmierć w łańcuchach, a potem nagle, kiedy najmniej się tego spodziewasz, jesteś wolnym człowiekiem. Potem znów słyszysz słowa: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go, i widzisz innego idącego obok. Te krzyki nie są dla ciebie. Strażnicy ciągną innego człowieka na śmierć. Jezusa z Nazaretu. Jest bity, chłostany i zmuszany do niesienia krzyża aż do miejsca kaźni. To ten sam krzyż, który wyobrażałeś sobie nieść zaledwie kilka chwil wcześniej. Myślisz sobie: to moja śmierć, którą on umiera.
Barabasz jest jedyną osobą w historii, która może powiedzieć, że Jezus dosłownie niósł jego krzyż. Jezus przyjął na siebie śmierć, a Barabasz otrzymał wolność, na którą zasłużył Jezus. Poniósł on winę, wstyd, przekleństwo, hańbę i śmierć, na które zasługiwał Barabasz. Barabasz otrzymał wolność i życie, na które zasługiwał Jezus. Zastanawiam się, czy Barabasz kiedykolwiek pogodził się z tą chwilą. Można by pomyśleć, że obraz Jezusa niosącego jego krzyż wyrył się w jego umyśle i sercu do końca życia. Jezus miał zostać zabity za przestępstwo, które w rzeczywistości popełnił uwolniony człowiek. Jezus dosłownie wziął na siebie karę Barabasza. Jezus nawet pomaszerował na śmierć, tak jak zrobiłby to Barabasz. Jezus maszerował chętnie i cicho, a jednak nie dlatego, że przegrał. Jezus nie został przechytrzony przez swoich przeciwników. To nie był błąd ani wypadek. To nie był też plan B w odwiecznym Bożym planie zbawienia. Ukrzyżowanie niewinnego baranka Bożego było Bożym zamysłem od wieczności. W rozdziale 9 Ewangelii Łukasza czytamy, że Jezus zwrócił twarz w kierunku Jerozolimy, ponieważ miał tam misję do zrealizowania. Całe jego życie zmierzało ku Golgocie, ku wzgórzu, na którym miał umrzeć. Jego życie było marszem w kierunku krzyża. Żył po to, by umrzeć. Jezus powiedział kiedyś: nikt mi go nie zabiera, lecz oddaję je z własnej woli. Ewangelia Jana, rozdział 10, werset 18. Żydzi wybrali niewłaściwego człowieka, ale Pan postawił właściwego. Taka jest Ewangelia. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy stali się w nim sprawiedliwością Bożą. Drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset 21. Ty i ja jesteśmy grzesznikami. Siedzimy w duchowym więzieniu, związani i bezradni, czekając na dzień, w którym otrzymamy sprawiedliwą karę, na którą zasługujemy. Siedzimy wszyscy w celach śmierci, czekając na śmierć, nie wiedząc, kiedy nadejdzie sprawiedliwy sąd Boży. Ale dobra wiadomość jest taka, że kiedy szczerze pokutujesz ze swojego grzechu i ufasz Jezusowi, że cię zbawi, On idzie na krzyż zamiast ciebie. Chrystus otrzymuje to, na co zasłużyłeś. Ty otrzymujesz to, na co On zasłużył. Jest to największa wymiana w całej historii. Jezus oddał swoje życie, abyś ty mógł mieć życie wieczne. Bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przyprowadzić do Boga. Jego ciało wprawdzie zabito, ale mocą ducha został przywrócony do życia. Pierwszy list Piotra, rozdział 3, werset 18. Cisza baranka. Biblijny opis śmierci Jezusa mówi, że chociaż był całkowicie niewinny i nie zasługiwał na śmierć, nigdy nie wypowiedział ani słowa, ani w proteście przeciwko niesprawiedliwemu traktowaniu, ani w obronie samego siebie. Musimy dowiedzieć się, dlaczego Jezus, stojąc przed swoimi oskarżycielami i katami, nie otworzył swoich ust oraz co oznacza dla nas milczenie Baranka Bożego. Jakże odmienna od zwykłej ludzkiej natury jest reakcja Jezusa podczas procesu i ukrzyżowania. Nawet jeśli zrobiliśmy coś złego i wiemy, że popełniliśmy błąd, pierwszymi słowami, jakie pojawiają się w naszych ustach, są słowa usprawiedliwienia i samoobrony. A co w sytuacji, gdy mamy rację, a obwinia się nas za to, że się mylimy? Większość z nas chciałaby szybko zabrać głos i zaprotestować przeciwko swojej niewinności. W ludzkiej naturze leży chęć zabrania głosu i usprawiedliwienia się. Jednakże Jezus spotkał się ze swoimi oskarżycielami w milczeniu, tak jak napisał prorok Izajasz 700 lat przed tym faktem. Księga Izajasza, rozdział 53, werset 7 relacjonuje: Męczono go, lecz znosił to pokornie i nie otworzył swoich ust, jak baranek prowadzony na zabicie i jak owca, która milczy, gdy ją strzygą. Tak on nie otworzył swoich ust. Jak baranek lub owca reaguje na swojego kata? Z łagodnością i uległością. Oto obraz Pana Jezusa Chrystusa, który był i jest absolutnie bezgrzeszny. Został niesprawiedliwie oskarżony, a mimo to nie zaprezentował żadnej obrony ani wymówki. Nie protestował, gdy oczerniano i nie czynił żadnych wysiłków, by uniknąć fałszywych oskarżeń i śmierci krzyżowej, która miała nastąpić. Jest to prawdą.
Mimo że procesy, które przeszedł Jezus, odbywały się nielegalnie i były kpiną ze sprawiedliwości, to bezczelny, zimny grzech osądził Jezusa jako winnego i doprowadził go na krzyż. Interesujące jest to, że Jezus nigdy nie protestował ani nie próbował się usprawiedliwiać. Ten aspekt jego męki i śmierci prowadzi do wielkiej lekcji dla naszego życia i wielkiego błogosławieństwa dla naszych serc. Biblia raz po raz odnotowuje milczenie Bożego Baranka w obecności oskarżycieli. W rozdziale 26 Ewangelii Mateusza czytamy o procesie Jezusa, który odbył się w środku nocy w pałacu żydowskiego arcykapłana Kajfasza. Powstał arcykapłan i rzekł do niego: „Nic nie odpowiadasz? Cóż to jest, co ci świadczą przeciwko tobie?” Lecz Jezus milczał. Jest to zdumiewające, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że świadkowie rzucający oskarżenia przeciwko Jezusowi składali fałszywe zeznania. Chciałbym teraz powiedzieć, że kiedy mówimy o milczeniu Jezusa podczas jego męki, nie twierdzimy, że nigdy nie wypowiedział ani jednego słowa w żadnym momencie swoich przesłuchań. W rozdziale 26 Ewangelii Mateusza arcykapłan w końcu powiedział: „Zaklinam cię na Boga żywego. Powiedz nam, czy ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym?” Jezus odrzekł: „Sam to powiedziałeś”. Wersy 63 i 64. Kajfasz postawił Jezusa pod przysięgą przed Bogiem, więc musiał on odpowiedzieć. Jezus nie mógł i nie zaprzeczył temu, kim jest. Nie był to jednak akt samoobrony czy samousprawiedliwienia w obliczu fałszywych świadków. Była to po prostu prawda. Tak więc nadal chodzi o to, że Pan Jezus nie zaoferował żadnego wyjaśnienia swoich działań ani zarzutów przeciwko niemu. Podobną reakcję widzimy w Ewangelii Jana w rozdziale 18, wersety 33-37. Kiedy Piłat zapytał Jezusa podczas ich rozmowy: „Czy ty jesteś królem Żydów?”, Jezus odpowiedział Piłatowi własnym pytaniem. Rzymski namiestnik kontynuował więc: „A więc jesteś królem Żydów?” Jezus odpowiedział: „Ty to mówisz, że jestem królem Żydów”. Zauważmy jednak, że w tej wymianie zdań nie ma nic z usprawiedliwienia czy obrony. Jeśli chodzi o tych, którzy oskarżali i bluźnili Jezusowi, Biblia zapisuje: „Ale gdy go oskarżali, wyżsi kapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piłat: „Czy słyszysz, o co cię oskarżają?” Lecz on nie odpowiedział mu ani słowem, co bardzo zdziwiło namiestnika”. Ewangelia Mateusza, rozdział 27, wersy 12-14. Podam jeszcze jeden wymowny przykład milczenia Jezusa. Po tym, jak Piłat zakończył przesłuchanie Jezusa i podjął decyzję wbrew prawdzie, spotęgował swój grzech, każąc go ubiczować. Ale wtedy Żydzi przestraszyli Piłata, mówiąc, że Jezus zasłużył na śmierć, ponieważ twierdził, że jest Synem Bożym. W wielkim strachu Piłat pobiegł z powrotem do sali sądowej i zapytał Jezusa: „Skąd pochodzisz?” Ewangelia Jana, rozdział 19, werset 9. Biblia mówi jednak, że Jezus nie dał mu żadnej odpowiedzi, ponieważ nie miał już nic do powiedzenia Piłatowi. Ten uległy rzymski polityk przymknął już oko na prawdę. Kiedy czytamy te wersety, zastanawiamy się, dlaczego Jezus nie powiedział czegoś, by się usprawiedliwić. Ponownie naturalną tendencją naszego ludzkiego ciała jest usprawiedliwianie się, gdy jesteśmy winni, a tym bardziej, gdy jesteśmy niewinni i fałszywie nas oskarżają. Dlaczego drogi Zbawiciel tak milczał? Wierzę, że przynajmniej część odpowiedzi znajdujemy we wspaniałym proroctwie z Księgi Izajasza, rozdział 53, wersy 4-6. Oto On dźwigał nasze choroby i wziął na siebie nasze cierpienia, a my uznaliśmy Go za ukaranego, pobitego i pognębionego przez Boga, lecz On był zraniony za nasze grzechy, zmiażdżony za nasze winy. Dla naszego zbawienia nosił karcenie, przez Jego rany zostaliśmy uzdrowieni. Wszyscy błądziliśmy jak owce, każdy szedł swoją własną drogą, a Pan sprawił, że Jego ugodziły winy nas wszystkich. Przechodząc do wersetu 10 czytamy: „Lecz Pan pragnął zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli swoje życie odda jako ofiarę wynagradzającą, ujrzy potomstwo i cieszyć się będzie długim życiem, a pragnienie Pana spełni się przez niego”. Apostoł Paweł ujął to w ten sposób: „On, tego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy stali się w nim sprawiedliwością Bożą”. Drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset 21. Biblia uczy nas, że kiedy Jezus Chrystus wziął na siebie nasz grzech, wziął na siebie całą karę, która wiąże się z tym grzechem. Częścią tej kary jest wstyd. Gdyby Jezus bronił się i protestował przeciwko swojej niewinności, nie doznałby wstydu, a my pozostalibyśmy winni.
Jezus nie mógł udowodnić, że jest niewinny, a następnie umrzeć za nas haniebną śmiercią, na którą zasłużyliśmy. Dzięki Bogu, że Jezus chciał być uznany za grzesznika przed Bogiem, abyśmy my mogli być uznani za sprawiedliwych przed Bogiem. Jezus powstrzymał się od jakichkolwiek słów, które uwolniłyby go od wstydu i winy za grzech. Nie był grzesznikiem, ale w pełni zajął miejsce grzesznika. A oto kolejna myśl do rozważenia. Gdyby Jezus powstał we własnej obronie podczas procesu, wierzę, że byłby tak potężny i niepodważalny w swojej obronie, że żaden namiestnik, arcykapłan i inny autorytet prawny na ziemi nie mógłby mu się przeciwstawić. Innymi słowy, gdyby Jezus podjął się własnej obrony z zamiarem obalenia swoich oskarżycieli i udowodnienia swojej niewinności, wygrałby, ale my byśmy przegrali i bylibyśmy zgubieni na całą wieczność. Oskarżyli Jezusa o bluźnierstwo, kłamstwo, podburzanie i wiele innych rzeczy, ale Zbawiciel nie odpowiedział ani słowem. To jest niesamowite milczenie baranka. Ostatnia modlitwa Jezusa. Słowa umierającej osoby mogą wiele o niej powiedzieć. Często słyszymy o czyichś ostatnich słowach wyrażających miłość, żal, wdzięczność i wiele innych rzeczy. Te ostatnie chwile często ujawniają najgłębsze części naszej duszy. Wyobraź sobie, że zostało ci jeszcze tylko kilka sekund życia. Co byś powiedział w tych ostatnich chwilach? Biblia mówi, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu poza Jerozolimą prawie 2000 lat temu. Zadziwiające jest, że wiemy, co Jezus, który prowadził najbardziej niezwykłe życie w historii, powiedział w chwili śmierci. Wykonało się. Dlaczego? Co Jezus miał na myśli, mówiąc wykonało się? Dlaczego ktoś, kto uzdrowił tysiące chorych, wskrzesił zmarłych, zamienił wodę w wino i przepowiedział własną śmierć, wykorzystał swoje ostatnie chwile, by to powiedzieć? Ponieważ kiedy Jezus był na krzyżu, robił coś więcej niż tylko umierał. Nie tylko tracił życie, on coś kończył. W rzeczywistości kończył coś dla mnie i dla ciebie. Jako Syn Boży Jezus doskonale znał Boga i był Mu doskonale posłuszny. Wszystko, czym Ty i ja staramy się być oraz to, co staramy się czynić w naszym życiu, Jezus wypełnił bez skazy. Całkowicie kochał Boga i ludzi. Jego myśli były zawsze nieskazitelne, czyste. Nigdy nie powiedział nic fałszywego ani o Bogu, ani o innych. Jego myśli były jedynie mądre, Jego emocje jedynie słuszne, a Jego motywy jedynie czyste. Ktoś tak doskonały nigdy nie zasłużyłby na śmierć. Jezus nie zrobił nic, by zasłużyć na ukrzyżowanie. Biblia mówi, że Jezus umarł nie dlatego, że na to zasłużył, ale dlatego, że my na to zasłużyliśmy. Jezus oddał swoje życie, abyśmy ty i ja mogli je otrzymać. To, co Jezus dokończył na krzyżu, to przyjęcie kary, na którą zasługuje nasz grzech, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie i cieszyć się Bogiem na zawsze. Nasze nieudane wysiłki, by zadowolić Boga samemu, zostały zakończone, ponieważ doskonały Syn Boży położył swoje doskonałe życie za niedoskonałych ludzi. Ale na tym historia się nie kończy. Jezus nie pozostał martwy. 3 dni po śmierci na krzyżu Jezus powrócił do życia. Śmierć nie mogła go zatrzymać, ponieważ ją pokonał. Każda postać religijna w historii miała jedną wspólną cechę. Umarła i pozostała martwa. Jezus nie mógł pozostać martwy, ponieważ nie był tylko kolejną postacią religijną. Był i jest Synem Bożym. Zabranie naszych grzechów na krzyż? Skończone. Dźwiganie naszych win, abyśmy mogli poznać i kochać Boga na zawsze? Skończone. Powstanie z grobu, pokonanie śmierci i objęcie wiecznego panowania nad wszechświatem? Skończone. Słowa umierającej osoby mogą ujawnić, kim naprawdę jest. Słowa Jezusa, wykonało się, ujawniły, kim On naprawdę jest. Jedynym Zbawicielem, który może uczynić nas prawymi wobec Boga, jeśli odwrócimy się od naszych grzechów i zaufamy Mu. Dokonał tego dla nas. Wszystko, co musimy zrobić, to uwierzyć Mu. 8 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o krzyżu. 1. Krzyż jest dziełem Trójcy. Wiara chrześcijańska jest wyraźnie trynitarna. Dlatego krzyż musi objawiać Trójcę. Bóg Ojciec posłał Syna, aby zbawił świat. Syn poddał się woli Ojca, a Duch Święty przekazuje dzieło odkupienia naśladowcom Jezusa. Odkupienie jest zaplanowane przez Ojca, dokonane przez Syna
i zastosowane przez Ducha Świętego. List do Efezjan, rozdział 1, wersy od 3 do 14. Drugie. Krzyż jest centrum Pisma Świętego. Biblia bez krzyża jest Biblią bez punktu kulminacyjnego, Biblią bez zakończenia, Biblią bez rozwiązania. Spirala grzechu, która rozpoczęła się w 3 rozdziale Księgi Rodzaju, musi zostać zatrzymana. Śmierć Jezusa kończy tę spiralę. W swoim ciele Jezus wziął na siebie grzech świata i zapłacił cenę za całą ludzkość. Dlatego apostoł Paweł nie mówi, że postanowił nie wiedzieć nic poza wcieleniem, zmartwychwstaniem lub w niebo wstąpieniem Jezusa, ale nic poza Jezusem Chrystusem i to ukrzyżowanym. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 2, werset 2. Mądrość została znaleziona nie poza krzyżem, nie ponad krzyżem, nie pod krzyżem, ale właśnie w krzyżu. Trzecie. Krzyż na nowo definiuje władzę w królestwie. Zapowiedź Jezusa, że nadeszło Królestwo Boże, została ostatecznie objawiona w śmierci Chrystusa na krzyżu. Pismo Święte opowiada, w jaki sposób Bóg zamanifestuje swoją władzę królewską na ziemi. Daje Adamowi i Ewie zadanie rządzenia i panowania nad ziemią jako swoim przedstawicielom, ale oni próbują przejąć władzę dla siebie. Księga Rodzaju, rozdział 3, werset 3. W rzeczywistości wszystkie ich dzieci robią to samo. Jezus przychodzi jako prawdziwy Syn i na nowo definiuje moc, pokazując siłę przez słabość. Nie wykorzystuje swojej mocy jak Adam, ale uniża się. On, mając naturę Boga, nie uznał za stosowne korzystać ze swojej równości z Bogiem, lecz ogołocił siebie samego, przyjmując naturę sługi i stając się podobnym do ludzi. A z zewnętrznego wyglądu uznany za człowieka, uniżył siebie samego, stając się posłusznym aż do śmierci i do śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. List do Filipian, rozdział 2, wersy od 6 do 10. Czwarte. Krzyż inauguruje nowe przymierze. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus interpretuje swoją śmierć jako wprowadzenie nowego przymierza. Jego ciało i krew tworzą nowy lud Boży. Tak jak lud Izraela został pokropiony krwią baranka, gdy zawarł przymierze z Bogiem, tak uczniowie stają się członkami nowego ludu Bożego, czyli Kościoła, poprzez wylanie krwi Jezusa. Społeczność nowego przymierza ma teraz prawo wypisane na swoich sercach i wszyscy znają Pana dzięki darowi Ducha Świętego. Lecz takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, wyrocznia Pana. Moje prawo umieszczę w ich wnętrzu i wypiszę je w ich sercach. Będę dla nich Bogiem, a oni będą dla mnie ludem. Księga Jeremiasza, rozdział 31, werset 33. Piąte. Krzyż zwycięża grzech i śmierć. Krzyż anuluje zapis długu ciążącego na ludzkości. List do Kolosan, rozdział 2, werset 14. Na krzyżu Jezus poniósł nasze grzechy w swoim ciele, abyśmy mogli umrzeć dla grzechu. Pierwszy list Piotra, rozdział 2, werset 24. Przekleństwo grzechu i śmierci zostało nałożone na Jezusa, abyśmy mogli otrzymać błogosławieństwo Abrahama. List do Galacjan, rozdział 3, werset 13-14. Zrozumienie krzyża i zmartwychwstania jako jedynego wydarzenia jest tutaj ważne, ponieważ to dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa śmierć została pochłonięta w zwycięstwie. Szóste. Krzyż pokonuje diabła. Na krzyżu Chrystus nie tylko pokonał grzech i śmierć, ale także duchowe siły ciemności. Na Golgocie nastąpiła kosmiczna erupcja. Nowa apokaliptyczna siła wkroczyła na świat. On rozbroił władzę i autorytety ciemności, wystawiając je na hańbę i zatriumfował nad nimi na krzyżu. List do Kolosan, rozdział 2, werset 14. Po powstaniu z martwych Chrystus zasiada po prawicy Ojca w niebiosach, daleko ponad wszelką władzą, zwierzchnością i mocą. Siódme. Krzyż jest zastępczy. Krzyż jest dla nas, w naszym miejscu, w naszym imieniu. Pasterz położył życie za swoje owce. Jest też naszym barankiem ofiarnym. Oto baranek, który gładzi grzech świata. Ewangelia Jana, rozdział 1, werset 29.
Tak jak Abraham podniósł wzrok, spojrzał i zobaczył barana, którego miał złożyć jako ofiarę całopalną zamiast swego syna Izaaka, Księga Rodzaju, rozdział 22, werset 13, tak i my patrzymy w górę i widzimy Jezusa jako naszego zastępcę. Stał się za nas przekleństwem, list do Galatów, rozdział 3, werset 13, co oznacza, że zajął miejsce każdego, kto kiedykolwiek zgrzeszył. Jeśli celem jest podbój sił duchowych, to zastępstwo jest podstawą tego podboju. 8. Krzyż przynosi pokój, pojednanie i jedność. Na krzyżu cały świat ma możliwość pojednania się z Bogiem Ojcem. Pokój, którego świat szukał, jedność wszystkich ludzi, została odnaleziona we krwi Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem, On w swoim ciele z dwóch części uczynił jedno i obalił dzielący je mur wrogości. List do Efezjan, rozdział 2, werset 14. Pojednanie dla świata, pokój i jedność przychodzi tylko przez krew krzyża, aby przez niego wszystko pojednać ze sobą, wprowadziwszy pokój przez krew jego krzyża, zarówno na ziemi, jak i w niebie. List do Kolosan, rozdział 1, werset 20. Co oznacza dla nas zmartwychwstanie Chrystusa? Nie chcemy, bracia, abyście nie wiedzieli o losie tych, którzy umierają. Nie smućcie się zatem, jak inni, którzy nie mają nadziei. Jeżeli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to wraz z Nim Bóg przywróci do życia także tych, którzy zasnęli zjednoczeni z Jezusem. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 4, wersety 13 i 14. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa niesie za sobą wiele, wiele wspaniałych implikacji. Pierwszą z nich jest to, że usprawiedliwia Jezusa. Innymi słowy, niektórzy ludzie myśleli, że jeśli Jezus umarł na krzyżu, to tylko dlatego, że na to zasłużył. Został uznany za winnego przez rzymski sąd, ale jak się okazuje, nie umarł jako potępiony człowiek z powodu własnego grzechu. Raczej poniósł grzech innych, a ta ofiara tak spodobała się Bogu, że wzbudził go z martwych. Tak więc jego zmartwychwstanie jest formą usprawiedliwienia. Jest to pozytywny dowód na to, że kiedy Jezus umierając powiedział słowa „wykonało się”, Bóg się z tym zgodził, jego Ojciec się zgodził. Dzieło odkupienia zostało dokonane, a Ojciec usprawiedliwia Jezusa poprzez zmartwychwstanie. Następnie ujrzałem nowe niebo i nową ziemię, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, również morza już nie ma. I zobaczyłem, że z nieba od Boga wstępuje miasto święte, nowe Jeruzalem, gotowe jak oblubienica, która wystroiła się dla swojego męża. Usłyszałem też potężny głos rozlegający się od tronu. Oto mieszkanie Boga z ludźmi. On zamieszka z nimi i będą jego ludem, a on będzie Bogiem z nimi. On otrze z ich oczu każdą łzę i nie będzie już śmierci, ani bólu, ani krzyku, ani cierpienia, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Ten, który zasiadł na tronie, powiedział: oto wszystko czynię nowe. I dodał: zapisz to, bo są to słowa wiarygodne i prawdziwe. Powiedział mi również: stało się, ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam pić ze źródła wody życia za darmo. Zwycięzca to otrzyma. Ja będę jego Bogiem, a on będzie moim synem. A miejsce dla tchórzy, niewiernych, postępujących obrzydliwie, zabójców, rozpustników, czarodziejów, bałwochwalców i wszelkich kłamców jest w jeziorze płonącym ogniem i siarką. Apokalipsa świętego Jana, rozdział 1, wersy od 1 do 8. Zmartwychwstanie ukazuje również troskę Ewangelii o istoty ludzkie. Innymi słowy, niektórzy ludzie myślą o naszym ostatecznym stanie jako o eterycznych istotach duchowych, duszach bez żadnego związku z ciałami. Ale częścią elementarnej, fundamentalnej prawdy chrześcijańskiej jest to, że w nowym niebie i nowej ziemi, ostatecznym celu, domu sprawiedliwości, nie będzie tylko niebiańskiej egzystencji. To będzie ziemska egzystencja. To nowe niebo i nowa ziemia, a my będziemy mieć zmartwychwstałe ciała, podobne do ciała Chrystusa. W pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 15 Paweł argumentuje, że jeśli Chrystus zmartwychwstał w ciele,
które choć pod pewnymi względami dziwne i niezwykłe mogło być dotykane, można było z nim rozmawiać, można było je zobaczyć i faktycznie mogło jeść ludzkie jedzenie, to kiedy my, którzy zmartwychwstaniemy w dniu ostatecznym, wejdziemy w ten wieczny stan, będziemy mieli ciała zmartwychwstałe, takie jak jego ciało po wzbudzeniu zmartwych. To jest nasze przeznaczenie. Jego zmartwychwstanie jest więc pierwszym owocem tego, co często nazywa się ogólnym zmartwychwstaniem na końcu czasów. Wszyscy ludzie zostaną wskrzeszeni, czy to do życia, czy to do potępienia, ponieważ jesteśmy zasadniczo istotami cielesnymi. Z tym wiąże się również wizja życia poza tym życiem. Nie powinniśmy myśleć, że chrześcijaństwo jedynie rozwiązuje pewne problemy w naszej egzystencji tutaj i teraz. Ostateczny cel jest raczej poza tym życiem. Kiedy się starzejemy i wypada nam coraz więcej włosów, dopada nas reumatyzm lub popadamy w demencję, nagle zmartwychwstanie zaczyna wyglądać naprawdę bardzo dobrze, ponieważ naszą nadzieją nie jest dożycie 70, 80 czy nawet 100. Naszą ostateczną nadzieją jest ciało takie jak zmartwychwstałe ciało Chrystusa i wieczne życie z Nim. Jego ciało to pierwszy owoc zmartwychwstania, a nasze zmartwychwstałe ciała są zapewnione przez Niego. Pójdziemy Jego śladami w nowej rzeczywistości zmartwychwstania, w nowym niebie i na nowej ziemi, w domu sprawiedliwości. Historia. Biblia opowiada historię niezłomnej miłości Boga do ludzi. Pod pewnymi względami jest to smutna historia, ponieważ ludzie przez grzech uczynili świat smutnym miejscem. Ostatecznie jednak jest ona szczęśliwa. Chrześcijańska historia opowiada o dobrej nowinie. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 16. Niektórzy ludzie słyszeli o tym wersecie, ale mniej osób zna całość tej historii. Brzmi ona mniej więcej tak. Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię. Pierwszy mężczyzna i pierwsza kobieta cieszyli się doskonałą relacją z Bogiem. Wszystko we wszechświecie było dobre. Niestety wszystko się rozpadło, gdy Adam i Ewa zbuntowali się. W konsekwencji grzechu Adama wszyscy jesteśmy grzesznikami, czyniącymi i myślącymi to, co jest dla nas złe i nie podoba się Bogu. Tak więc Bóg posłał swego Syna Jezusa Chrystusa, pełnego łaski i prawdy, mocy i doskonałości, pokory i świętości, aby grzesznicy mogli pojednać się z Bogiem. Jezus umarł za nasze grzechy na krzyżu, ponosząc karę, na którą my zasłużyliśmy. Zmartwychwstał trzeciego dnia, demonstrując swoją moc nad grzechem i śmiercią. Tak jak Bóg wskrzesił Jezusa do nowego życia, tak Bóg czyni wszystkie rzeczy nowymi. W końcu lud Boży będzie żył wiecznie, wolny od bólu i pełen radości w Bożej obecności. Ta dobra nowina jest dla tych, którzy odwracają się od swoich grzechów i ufają Jezusowi. Nikt z nas nie zasługuje na Boże miłosierdzie, ale możemy odzyskać pokój i pojednanie z Bogiem dzięki Jezusowi Chrystusowi. Jeśli wierzysz w historię podsumowaną na tych stronach, zachęcamy do wykonania następujących czynności. Porozmawiaj z chrześcijaninem, który powie Ci więcej o Jezusie Chrystusie. Zacznij modlić się do Boga. W porządku, jeśli nie wiesz, jak to zrobić, po prostu mów z serca. Bóg będzie słuchał. Proś Boga, aby Ci się objawił. Zdobądź egzemplarz Biblii i przeczytaj go samodzielnie. Zachęcamy od rozpoczęcia od jednej z Ewangelii – Mateusza, Marka, Łukasza lub Jana. Dołącz do chrześcijańskiego kościoła, w którym wierzy się w dobrą nowinę o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa oraz naucza się według Biblii.